Na konferencji Paktu szukamy przede wszystkim bezpośredniego kontaktu z nauką. Chcemy poprzez ośrodki transferu technologii dotrzeć do naukowców, do zespołów projektowych i poszukać u nich inspiracji. Jesteśmy firmą, która rocznie realizuje od 70 do 90 projektów badawczo-rozwojowych, więc nasze zapotrzebowanie wciąż rośnie. Dlatego zależy nam na tym, by rozmawiać, by szukać ciekawych projektów dla nas, które będą się wpisywały w nasz profil działalności. A profil jest ten bardzo szeroki, bo jesteśmy koncernem multienergetycznym, więc tych projektów też potrzebujemy, tych badań potrzebujemy dużo. Naszym flagowym projektem poszukiwawczym jest obecnie program NEON, program realizowany wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. W ramach tego programu ogłaszamy 4 konkursy grantowe na łączną sumę 200 milionów złotych i mamy wielką nadzieję znaleźć rozwiązania, które rozwijane przez 4 lata przyniosą nam własne nowatorskie technologie. PKN Orlen od wielu lat poszukujemy innowacyjnych technologii, dzięki którym będziemy mogli w przyszłości rozwijać wspólnie z partnerami, zarówno partnerami naukowymi, jak i instytutami technologie. Technologie, które pozwolą nam odpowiedzieć na nasze wyzwanie jutra. Myślimy tutaj przede wszystkim o technologiach niskoemisyjnych, które pozwolą nam na dekarbonizację naszych aktywów. Z drugiej strony pozwolą nam wejść w perspektywiczne obszary wzrostu, tak jak choćby technologie wodorowe. Mamy również nadzieję, że środowisko zarówno naukowe, jak i centrów transferu technologii znacznie bardziej aktywnie będzie uczestniczyło z nami w wspólnych projektach, że spin-offy, które dzisiaj wychodzą z Centrum Transferu Technologii, będą trafiały bezpośrednio do naszej organizacji, do naszych programów akceleracyjnych i inkubacyjnych. Myślimy również o tym, żeby w jakiś sposób zacieśniać współpracę również na poziomie potencjalnych inwestycji venture capital, dlatego też będziemy kierowali tą naszą ofertę również w zakresie wsparcia kapitałowego. Na dzisiejszej konferencji chcieliśmy przedstawić Centrum Transferu Technologii spółkom celowym, jakie finansowanie czeka na nich w ramach programu operacyjnego Funduszu Europejskiego dla Nowoczesnej Gospodarki. Jest to program, z którego będziemy finansować zarówno etap prac badawczo-rozwojowych, jak i etap już wprowadzania innowacji na rynek do perspektywy 2029 roku. Nie zapominamy w tym wszystkim o startupach, które są dla nas bardzo istotne i dla nich specjalnie szykujemy konkretne instrumenty. Są to zarówno instrumenty kapitałowe i tutaj będziemy kontynuować ścieżkę, którą zapoczątkowaliśmy w POIR-ze, czyli wsparcie kapitałowe startupów od fazy pre-seed, seed, aż do etapu wzrostu i ekspansji. Ale też chcemy zapewnić startupom wsparcie mentoringowe i tutaj z ramienia PARP będą realizowane instrumenty, które mają wspomóc startupy, jeśli chodzi o akcelerację. Będą tam realizowane projekty zarówno otwarte dla wszystkich startupów, jak i też dedykowane ścieżki w zależności od tego, czym dany startup się zajmuje. I tutaj będą to już konkursy dla węższej i specyficznej grupy startupów. Z tego powodu mamy nadzieję, że zarówno i kapitałowo, i merytorycznie program Funduszu Europejskiego do Nowoczesnej Gospodarki będzie atrakcyjną ofertą dla startupów i odnajdą wsparcie wszyscy ci, którzy będą go potrzebować. Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii jest siecią współpracy jednostek polskich uczelni, instytutów badawczych, instytutów naukowych, które zajmują się współpracą nauki i biznesu, współpracą tych instytutów i uczelni z otoczeniem społecznym i gospodarczym. Głównie stanowimy reprezentację tego środowiska, staramy się mówić jednym głosem, zgłaszać nasze pomysły różnych programów czy zmian prawnych. Staramy się też działać na rzecz podnoszenia kompetencji pracowników Centrów Transferu Technologii na polskich uczelniach. Wszystko po to, żeby ten transfer do gospodarki odbywał się jak najsprawniej. Centra Transferu Technologii działające na różnych uczelniach są w stanie pomóc Wam w dotarciu do naukowców zespołów badawczych, które mogą uzupełnić
działalność, którą wy zajmujecie się w startupie. Czyli jeżeli macie potrzebę wsparcia na przykład przez fizyków, biotechnologów, chemików, to centra transferu technologii pomogą wam w dotarciu do najlepszych ludzi i do najlepszych efektów badań prowadzonych na uczelniach. Jeżeli jesteście startupem, który ma bardzo ciekawe rozwiązanie, którym mogłyby być zainteresowane duże firmy, globalne korporacje, to uczelniane spółki celowe są tym podmiotem, które mogą was wprowadzić do tego świata. My na co dzień rozmawiamy z firmami o rozwiązywaniu ich problemów, do projektów zatrudniamy naukowców i studentów. Nie stoi więc nic na przeszkodzie, żeby powiedzieć takim firmom: znamy startup, który ma rozwiązanie waszego problemu. Dlatego polecam oba środowiska, centra transferu technologii i spółki celowe. Na Uniwersytecie na wschodniej ścianie Polski zajmujemy się pomysłami również, które spływają z zagranicy. Mamy bardzo wielu studentów zza wschodniej granicy, z Ukrainy, z Białorusi. I oni przychodzą również do nas z ciekawymi pomysłami. My jako Centrum Transferu pomagamy walidować te pomysły, łączymy je z naukowcami i współpracujemy również z instytucjami, które dedykowane są akceleracji startupom. Współpracujemy przy projekcie Connect Poland Prize, prowadzonym przy Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym, który takie właśnie startupy zagraniczne ściąga do Polski i lokuje między innymi w Lublinie, więc bardzo nas to cieszy. Natomiast jeżeli chodzi o nastroje, które się pojawiają, jest to temat trudny, natomiast wsparcie dla naszych przyjaciół z wschodu polega również na wsparciu technologicznym i na wsparciu tych pomysłów, które się tam pojawiają, tak żeby miały możliwość zaistnienia w Europie, w Unii Europejskiej i w Polsce.